Lata. Prosimy o kilka słów panią Annę Muchę. Dzień dobry. Czy może nam pani podsumować w kilku słowach kameralne lato, które dzisiaj był finał? No, zacznę na świeżo od słów pana prezydenta, który zaprasza i ma nadzieję, że będziemy trwać. Ja też mam taką nadzieję, że będziemy jeszcze tutaj przez długie lata. Przyznam szczerze, że ja za każdym razem tutaj przyjeżdżam z dużą radością, że zobaczę naprawdę dobre polskie kino. To jest kino młode, które często dopiero się uczy, ale za to zachwyca, porusza bardzo ciężkie, bardzo poważne tematy, bawi. Także tym razem też zobaczyłam 20 kilka naprawdę bardzo dobrych filmów, jak zwykle obrady Żyliwca, ale i to nie jest tylko komunał, ale tak rzeczywiście było, wcale nie były łatwe, to znaczy mimo tego, że zacne było i bardzo przyjemne grono jury, to jednak wyłonienie tego jednego laureata jest prawie niemożliwe. Dlatego zdecydowaliśmy się również na przyznanie kilku wyróżnień i tutaj też to mnie szalenie cieszy. Co dla pani na tym festiwalu było najbardziej miłe i co pani chce przekazać, że tak powiem, następnym pokoleniom? Najbardziej miłe chyba jest za każdym razem oglądanie tych ludzi, którzy są naszymi dziećmi, to znaczy w cudzysłowie oczywiście, ponieważ to jest 7. odsłona tego festiwalu i ja już rozpoznaję tych, którzy byli wcześniej uczestnikami naszych warsztatów, a w tej chwili stoją za kamerami profesjonalnymi. Znajdujemy ich na profesjonalnych, te osoby, które zostały na przykład nagrodzone, znajdujemy ich na pełnoprofesjonalnych planach filmowych. Robią coraz fajniejsze rzeczy, rozwijają się i to jest chyba najprzyjemniejsze. Czyli rozumiemy, że będzie pani ambasadorką kolejnych spotkań tutaj w Radomiu. Mam nadzieję. Bardzo byłoby mi przykro, gdyby mnie nie zaprosili. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.